Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dawno nie było materiału na temat tego, kogo osobiście uważam za naturala, a kogo nie. Być może z tego powodu, że tych drugich jest w moim mniemaniu bardzo niewielu. I nawet jeśli prosicie mnie o wypowiedzenie się na temat konkretnych osób, zazwyczaj moje zdanie pokrywa się z waszymi podejrzeniami. Bo bycie naturalem w tej branży nie popłaca i to nawet jeśli ktoś buduje wokół tego cały swój medialny imidż. Zresztą, ile osób ma tak elitarne geny, jak na przykład Patryk2703, czy też bracia Ninja? Na pewno nie ja, ani też nie ty. Być może Nathan Marcoń, ale tu chyba jest nieco słabiej. Niemniej, w przeciwieństwie do opisanych przed chwilą zadeklarowanych naturali, bohater dzisiejszego materiału, Zony 2.0, nie jest związany bezpośrednio z branżą fitness, a bardziej się o nią ociera poprzez występy na freakfightowych galach MMA. Tamci panowie tworzą bądź tworzyli content o siłowni i elementach z nią związanych. Na ich social mediach możecie dowiedzieć się, w jaki sposób ćwiczą, jak jedzą, czy też poszukać wskazówek. Patryk2703 co prawda zawsze zdawał się bardziej stawiać na działalność komentatorską oraz edukacyjną. Niemniej każdy z nich bazę swoich fanów zbudował przede wszystkim dzięki wybijającej się sylwetce, a w dalszej kolejności charyzmie i kindersztubie. Jest to zatem oczywiste, że influencerzy branżowi mogą czerpać znaczne korzyści poprzez bycie nieszczerymi. Dlatego też temat ich naturalności jest tak chwytliwy oraz kontrowersyjny. A im lepsza sylwetka danej postaci, tym więcej pojawia się niedowiarków. Tymczasem Zony 2.0, który zajmuje się streamowaniem na Twitchu, mógłby równie dobrze kłamać w drugą stronę i mało prawdopodobne, żeby odbiło się to negatywnie na jego popularności. W streamowaniu liczy się przecież przede wszystkim charyzma oraz to, czy ludzie będą chcieli kogoś oglądać. Zony nie zbudował bazy popularności sylwetką, a graniem w gry dla młodzieży typu Fortnite czy League of Legends. Zatem już na starcie pojawia się nam pewna, w mojej ocenie, istotna przesłanka. Wiem, że dla części widzów Stalowego Szoku, zwłaszcza starszej daty, świat streamerów istnieje gdzieś w dalekiej, alternatywnej rzeczywistości. Natomiast wyrażana w liczbach popularność tamtych osób jest imponująca. Bardzo często znacznie przebija rozpoznawalność topowych influencerów fitness, zarówno tych najbardziej naturalnych, jak i nienaturalnych. Jego pojawienie się w High League odbiło się bardzo głośnym echem, a występ przyciągnął przed ekrany dosłownie setki tysięcy użytkowników tamtej platformy. Bo znanego pod pseudonimem Zony Maćka Zoniuka obserwuje tam już prawie 800 tysięcy osób. A na samym Instagramie liczba jego followersów przekroczyła 280 tysięcy. Włodarzom organizacji można zatem jedynie pogratulować świetnej inwestycji. Gale freakfightowe zawsze są pewnym motorem napędowym materiałów z cyklu natural czy nie. I pamiętam, że pewne sugestie względem nagrania tego konkretnego zaczęły się pojawiać już przy okazji debiutu Zonego na gali High League 2, którego akurat nie wygrał. Lepszym wynikiem zakończył się dla niego drugi pojedynek na gali High League 5 z grudnia 2022. I od tego czasu na podobne komentarze natykam się regularnie. Bo choć jego content nie jest związany ze sportem, to streamer 2.0 wygląda bardzo dobrze. Powiedziałbym nawet lepiej od większości facetów na siłowni. Nie mówiąc już o ogóle społeczeństwa. Ma 181 cm wzrostu, a według danych dostępnych na stronie High League waży 82 kg. Ma przy tym widoczny sześciopak i rysy twarzy memicznego gigaczada. Gdyby tylko zmienił branżę, pytania o naturalność na pewno byłyby na porządku dziennym. Jednak czy stosunek wzrostu do wagi w jego przypadku wygląda podejrzanie? Na oko oszacowałbym poziom jego tkanki tłuszczowej na okolice 12%. Ma wyraźny sześciopak i całkiem fajną separację. Nie jest przy tym przesadnie suchy, a waskularyzacja pojawia się u niego przede wszystkim na ramionach. Jednym z narzędzi pomocnym w szacunkach, czy dana sylwetka jest osiągalna naturalnie, jest stosunek FFMI, czyli Fat Free Mass Index. Jego wyniki określane są na specjalnej skali, przy czym absolutnie najwybitniejsi pod względem genetyki naturalni kulturyści są w stanie osiągnąć na niej wynik 25. Nie jest to liczba osiągalna dla każdego, ale pewna wąska grupa szczęśliwców ma na to szansę. Wynik, który uzyskałem obliczając prawdopodobne FFMI popularnego streamera, to 22. Oczywiście przy założeniu, że dostępne dane na temat jego wagi są prawdziwe, a sam dobrze wstrzeliłem się szacując jego poziom tkanki tłuszczowej. Szansa, że taki wynik da się wykręcić naturalnie, wynosi 87,6%. Jest to wynik osiągalny dla osób nawet o przeciętnie dobrej genetyce. Mamy zatem kolejną przesłankę za naturalnością.
Jeśli natomiast mowa o genetyce, to przyjrzymy się raz jeszcze zdjęciom Zoniuga. Widzimy ponadprzeciętnie szeroką obręcz barkową oraz klatkę. Posiada też spore dłonie i szerokie przedramiona. Na zdjęciach selfie widzimy nawet szeroką szyję, a na innych masywne stawy kolanowe. Genetyka Zoniuga nie jest po prostu przeciętnie dobra, a najzwyczajniej wybitna. Przynajmniej w kwestii sportów siłowych. Ze względu na szerokie biodra, być może nie jest to idealna rama kostna pod kulturystykę naturalną, natomiast bez żadnych wątpliwości jest w niej spory potencjał. Nie zdziwiłbym się, gdyby Zoniuk nie ćwiczył nawet na co dzień sporo z ciężarami. Osoby o takiej budowie kostnej już na starcie wyglądają lepiej od wielu ćwiczących całe lata. Mamy tutaj kolejną, bardzo mocną przesłankę skłaniającą nas w stronę werdyktu natural. Zoniuk jest zresztą prawdziwym sportowcem. Przez lata ćwiczył pływanie i jak widać po zdjęciach z tego okresu już wówczas prezentował fenomenalną sylwetkę. Dokopałem się do informacji, że mógł nawet zostać zawodowym pływakiem, z czego zrezygnował ze względu na zarobki. A na definitywny koniec jego przygody z pływaniem wpłynąć miały kontuzje i brak porozumienia z trenerem. Dobre wyniki w sporcie na przestrzeni lat to kolejna, bardzo mocna przesłanka mówiąca o naturalności. Dobre predyspozycje do sportu widać od najmłodszych lat. Przemiana na przykład z chuderlaka w górę mięśni zawsze musi wzbudzać podejrzenia, bo gdyby osoba naturalnie chuda wykazywała jakikolwiek naturalny potencjał do budowy mięśni, to przede wszystkim nigdy nie byłaby chuda. Osoby z dobrą genetyką to te, które zawsze były najbardziej atletyczne w grupie. Jeśli rozpoczęły jakieś treningi na siłowni, to szybko zdobywały masę mięśniową. Zoniuk wyglądał lepiej niż większość chłopaków z siłowni już od samego pływania. Ciężko o mocniejszą przesłankę w stronę naturalności. Moje zdanie jest takie, że sylwetka, którą prezentuje Zoniuk, jest jak najbardziej osiągalna naturalnie dla osoby o takich predyspozycjach jak jego. I nie musiałaby być nawet okupiona godzinami morderczych treningów ukierunkowanych pod kulturystykę. Streamer ma świetne predyspozycje do uprawiania wielu dziedzin sportu, a jego forma jest tego konsekwencją. Z drugiej strony, freakfighty to nie jest tradycyjny sport. W tamtym świecie drzwi do stosowania dopingu wydają się dla niego szeroko otwarte. Nie jest przecież tajemnicą, że bijący się w High League, powiedzmy zawodnicy, szeroko stosowali doping. Nie znam szczegółów ich niedawno wprowadzonego tam systemu testowania, to też nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Zmierzam tylko do tego, że formuła, w której obecnie realizuje się Zony, sprzyja stosowaniu dopingu. Bo jeśli mógłby, to czemu nie? Zwłaszcza, że przeciwnik będzie walczyć na dokładnie takich samych zasadach. Doping przecież nie musi też wiązać się z masywnym wyglądem, a wielu zawodników prawdziwego MMA, którzy występują w szczegółowo testowanych organizacjach, oblewało testy na zawartość zabronionych środków, nie prezentując przy tym wybitnych sylwetek. Różne substancje mają odmienne działanie, o czym musimy wszyscy pamiętać. Sięganie po doping nie musi też oznaczać grubych cykli z dużymi dawkami. No i przede wszystkim nie jestem żadną wyrocznią tego, czy ktoś sięga po doping. Jedyne, czym mogę się z wami podzielić, to moimi osobistymi przemyśleniami. Zawsze, jeśli chodzi o osoby znane, istnieje moim zdaniem podniesione ryzyko, że nie są naturalne. Jednak w przypadku Zoniuka szanse na bycie naturalem określam jako bardzo wysokie. Na tyle, że osobiście skłaniałbym się właśnie w tą stronę. Dla mnie Zony 2.0 to natural. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.